Wczoraj zacząłem mówić o motywacji do siedzenia i praktykowania zen. Także taka krótka jeszcze, krótki krok do tyłu. Pamiętacie, było wiele różnych możliwości, dlaczego możemy praktykować zen. Między innymi chęć uspokojenia się, chęć przeżycia tego, co wydaje nam się, że może być przebudzenie lub oświecenie. Ale między innymi doszliśmy do punktu bardzo takiego poważnego w naszym przeżyciu, a mianowicie, że być może sama ciekawość nie wystarczy, żeby tyle godzin siedzieć. To można przynajmniej to zrobić dzień, dwa, ale na dłuższą metę znudzimy się i będziemy szukać znowu czegoś, co w bardziej bezpośredni sposób przynajmniej produkuje przyjemne uczucia. Dlatego doszliśmy do tego punktu, że być może to, co nas prawie że prowadzi lub nawet i zmusza do pewnej postawy, to jest cierpienie. I teraz długo zatrzymaliśmy się nad tym, co jest to cierpienie. I rozróżniliśmy, że cierpienie to nie jest ból. Bo ból jest bólem, a cierpienie jest cierpieniem. I nie tylko słownictwo to rozróżnia, ale być może jest to naprawdę co innego. Ponieważ, tak jak stwierdziliśmy, że wiele osób przeżywa ból, a nie cierpi, a wiele osób nie przeżywa ból, a cierpi. Dlatego być może cierpienie ma o wiele bardziej do czynienia z tym, że wiele rzeczy nie dzieje się tak, jak byśmy chcieli, że się dzieją. I wtedy zaczynamy cierpieć. Czyli one są niezadowalające, czyli nie są za do woli, czyli nie są do mojej woli, czyli nie są według mojej woli. I być może tam zaczyna pojawiać się to, co zaczęto nazywać cierpieniem. Zresztą mamy w języku polskim bardzo ciekawe połączenie, bo słowo cierpienie i cierpliwość na przykład być może mają dużo wspólnego i ponieważ niekiedy czekamy, czy przynajmniej jesteśmy cierpliwi, a to cierpienie i coś jest cierpkie, i cierpimy, albo nawet mi cierpnie coś, noga czy tak dalej, to wszystko ma do czynienia z dłuższym czekaniem, czy z dłuższym byciem, niż jesteśmy emocjonalnie do tego przyzwyczajeni. Także cierpienie na początek być może polega właśnie na tym, że zwykle jesteśmy przyzwyczajeni do robienia czegoś pod uczucia. Czyli żeby było po prostu to, co nazywamy przyjemne, żeby było fajnie i przyjemne. I jeżeli tak nie jest, to tylko wtedy możemy dłuższy czas przy tym wytrzymać, jeżeli wyobrażamy sobie, że w nagrodę za to będzie jeszcze bardziej przyjemne. I często bywa tak, że właśnie wtedy medytujemy i wyobrażamy sobie, że możemy dłużej pomedytować, na przykład przyjechaliśmy na 4 dni, z nadzieją, że jak jeszcze dodamy 2 do tego, to wynik będzie o wiele lepszy. Czyli potrzebujemy pewnego rodzaju marchewkę, pewnego rodzaju cel, żeby wytrzymać coś dłuższy czas, żeby być cierpliwym. Poczekaj, poczekaj, bo to będzie. Czyli to czekanie, tak zwana cierpliwość, jest pewnego rodzaju cierpieniem, no bo czekamy na coś innego niż jest. To, co jest, mnie nie zadowala. Ale czekając, czyli będąc cierpliwym, cierpię z nadzieją, że kiedyś to się zmieni. To jest jedna możliwość postrzegania cierpliwości i gdybyśmy w tym stanie siedzieli, czy ćwiczyli zen, też by z tego nic nie wyszło. Więc możesz siedzieć, jak długo chcesz i zawsze będzie siedzenie siedzeniem. Chyba, że wstaniesz, to będzie wstanie. Ale ciekawym zbiegiem okoliczności tego typu zrozumienie cierpienia czy cierpliwości przełożone na medytację nie odpowiada rzeczywistości. Ale zaraz zobaczymy dlaczego. Ponieważ poszliśmy dalej jeszcze w tym słowie cierpieniem i że cierpimy, ponieważ nie tylko rzeczy nie są takie, jakie nam się wydaje, że powinny być, ale wgłębiwszy się troszkę bardziej w ten fakt, możemy postrzec, i to dosyć szybko, że one być może nigdy nie będą na stałe takie, jakie byśmy chcieli. A to już jest coś innego. To znaczy, większość z nas
eksperymentowała wiele przyjemnych uczuć w życiu. Na pewno. I często wydawało nam się, że niektóre z nich mogłyby zostać dłużej. Więcej nawet, wielu z nas podjęło pewnego rodzaju decyzje budujące na wyobrażeniu, że jak zrobimy to tak, a nie inaczej, to będzie długo lepiej. Na przykład zakochaliśmy się i potem podjęliśmy decyzję, że na przykład zostaniemy razem wspólnie, mając nadzieję, że tak będzie nadal fajnie, jak jest teraz. No i potem jest, jak jest. W każdym bądź razie wielu z nas robi to doświadczenie, że obojętnie co mamy, to nigdy nie będzie stałe. I to jest coś, co z biegiem czasu zaczyna doprowadzać nas albo do jeszcze bardziej problematycznego nastawienia do życia, czyli jeszcze bardziej nie czujemy się dobrze, czyli dodajemy gazu, chcąc przynajmniej coraz częściej doznawać coś przyjemnego. I wiele osób z nas zaczyna wtedy, tak jak mówię, dodawać gazu, czyli robić szybciej więcej tego, co uważają, że będzie lepiej. Czy to jest zarabianie pieniędzy, czy to są jakieś szybkie związki, czy to są jakieś przeżycia aż do różnych substancji i podobnych różnych rzeczy, żeby szybko wywołać w sobie jakieś odlotowe uczucie. I mamy dzisiaj całą serię produktów, które przynajmniej sugerują, że mogą to zagwarantować. Czego nie widzimy jest fakt, że idąc tą ścieżką, niestety, ale musimy zazwyczaj podwyższać dozyfikację tego, bo przyzwyczajamy się, czyli jak oglądasz film, bo ja wiem, tam oglądaliśmy, bo ja wiem, tam w zeszłym roku czy dwa lata temu James Bonda, to następny musi go jakoś stopować, musi być jeszcze lepszy, coś musi być w tym jeszcze lepszego, a to wcale nie jest takie proste. Także jak zobaczcie sobie na YouTubie na przykład jakiś polski kryminał z lat 70., na przykład tam, nie wiem, 07 z Głosie, to jak zobaczysz, co wtedy było napięciem, to w porównaniu do tego, co to jest dzisiaj, to nikt z naszych dzieci przy 07 z Głosie nie wytrzymałby dłużej jak 10 minut. I to już by była góra, bo nie wiadomo, co tam się właściwie strasznego czy ciekawego dzieje, bo to tak? A 40 lat temu siedzieliśmy w bardzo silnym napięciu przed tym. Także tylko porównując samą kinematografię, możemy zauważyć, że dozyfikacja, dawka zwiększyła się i to wielokrotnie. I podobnie w wielu innych sytuacjach to samo. Także nasze wczasy są inne, nasz sposób życia, komunikacji jest o wiele szybszy, więcej tego wszystkiego jest, ale co dziwne, nasze zadowolenie wewnętrzne być może nie zmienia się proporcjonalnie do tego. Kiedyś byliśmy z różnych względów niezadowoleni, być może z tych samych, jak dzisiaj. Dzisiaj możemy to stłamsić troszeczkę szybciej, wydaje nam się, ale musimy zwiększyć dozyfikację tego wszystkiego i znowu czujemy stres, że nagle jest tego za dużo. Czyli, że szybka zmiana uczuć też nie doprowadza nas do tego, co nam się wydaje, że mogłoby być. A więc jeszcze inaczej. Co jest motywacją do siedzenia? Zostańmy jeszcze przy cierpieniu. Doszliśmy do punktu jeszcze dalszego i możemy się zorientować, że nie ma po prostu nic stałego. To jest jedna rzecz. Ale możemy też się zorientować, że w tym wszystkim, chcąc, nie chcąc, punktem, że tak powiem, głównym cierpienia nie jest tylko fakt, że nie ma nic stałego, tylko że my cały czas czujemy się potrzebni. Bo być może ta niestałość, jeszcze byśmy mogli jakoś to przeżyć. To jest niestałe, ale się zmieni, będzie inaczej, będzie lepiej. Ale to, co być może dodatkowo nas dobija dosłownie i na co nie mamy, przynajmniej na dzień dobry, w naszych kulturach bezpośredniego lekarstwa, to jest fakt czucia się odrębnym. Bo to czucie się odrębnym jest pewnego rodzaju głównym niezadowoleniem. Ponieważ jeżeli czuję się odrębnym, to
zawsze ci będzie coś brakowało poprzez samą odrębność. Nigdy, czując się odrębny, nie mamy dojścia do wszystkiego. I to nie, czy jesteśmy grzeczni, czy nie, mili, czy nie, młodzi, czy starzy, tylko poprzez fakt odrębności jako takiej. I teraz, jeżeli to wszystko weźmiemy razem, te aspekty odrębność, aspekty niestałości, i to sobie uświadomimy, to wtedy głównym nurtem cierpienia jest być może coraz silniejsze uczucie niestałości i odrębności. I znaleźć na to lekarstwo nie jest takie proste. Naturalnie możemy sobie jakoś to wytłumaczyć, bo to wszystko jest tak, ale że będzie kiedyś lepiej na przykład. Wyobrażamy sobie właśnie wtedy różnego rodzaju narracje religijno-duchowe w różnych kulturach, które starają się tą odrębność zaspokoić. Jesteśmy częścią jakiejś wspólnoty, należymy do, będziemy kiedyś wiecznie wspólnie z kimś i tak dalej, i tak dalej. Zależy od kultury. Także one próbują jakoś nas pocieszyć. I dla wielu osób pewnego rodzaju narracje są dosłownie pocieszeniem dla tego faktu. Co faktu samego, jakiego takiego nie zmienia. Tylko one wychodzą z założenia, że te uczucie odrębności lub uczucie niestałości jest częścią naszego ja. I tak po prostu jest, i tak zawsze będzie, ale są jakieś metafizyczne rozwiązania, do których w zależności szczególnie zwykle i od zachowania będziemy mieli kiedyś dojście. To jest jedna możliwość i to w różnych kulturach wschodnich i zachodnich to działało i nadal działa i jest to pewnego rodzaju propozycja na rozwiązanie właśnie z tym związanego cierpienia. Inna propozycja jest, powiedzmy, ona nie jest niereligijna, ale ona jest taka areligijna, nazwijmy w ten sposób. Ona ani nie jest religijna, ani nie jest niereligijna, tylko jest areligijna. To jest, powiedzmy, to, co można nazwać wglądem, albo jak się obchodzi z cierpieniem buddyzm, a w szczególności w nim Zen. Ja pominę cały buddyzm, to jest cała inna historia, ale po prostu Zen, ponieważ on jest bardzo, bardzo prosty. On też wychodzi z założenia, że nie ma kompletnie nic stałego. Nie ma kompletnie nic stałego. Z tym, że to dla Zen nie jest problem, tylko rozwiązanie. To jest raz. A dwa, że odrębność jest iluzją. I to już jest coś innego. I to nie jest kwestia wiary, tylko kwestia dokładnego patrzenia się, czy postrzegania, lepiej powiedziawszy, rzeczywistości jako takiej. To znaczy się, te dwa główne czynniki cierpienia, na które szukamy w różny sposób rozwiązania. Może być psychologiczne rozwiązanie, to może być właśnie poprzez kumulację przyjemnych przeżyć, to może być poprzez narracje metafizyczne, tak zwane religijne. Zen w to w ogóle nie wchodzi, tylko wchodzi w coś o wiele bardziej konkretnego, proponując o wiele bardziej dokładniejsze postrzeganie rzeczywistości. I co wtedy można zauważyć dosłownie, to jest fakt, że funkcja dyskursywnego umysłu, nazywana potocznie myśleniem, gra tutaj bardzo decydującą rolę. Ponieważ my właściwie cały czas myślimy, wydaje nam się, że my jako podmiot myślimy. I że to myślenie ma funkcję znalezienia nas lub oddania obiektywnej rzeczywistości. I przy dokładnym postrzeganiu wychodzi na to, że właśnie tak nie jest. Punkt pierwszy, że myślenie nie jest funkcją podmiotu ja, tylko że myślenie jest jakością, czy jest fenomenem bytu, który dzięki różnym możliwościom identyfikacji tworzy poczucie ja, czyli na odwrót. Nie, że ja myślę, tylko że ja jestem wynikiem myślenia, to jest jeden. A drugi punkt jest, że myślenie nie odzwierciedla obiektywnej rzeczywistości, tylko ją tworzy. Ten wgląd może zmienić bardzo dużo. To znaczy się, że nasze cierpienie,
które jest niby spowodowane naszą odrębnością, a odrębność znowu jest ograniczona, czyli że uważamy, że to wszystko jest ograniczone, ja jestem ograniczony, kwestia śmierci, kwestia wszystkiego, jest połączona z uczuciem odrębności. I teraz staramy się w jakikolwiek sposób żyć wiecznie, czy przejść do wieczności, czy zmartwychwstać, czy narodzić się na nowo na wschodzie. Obojętnie jak, ale kontynuacja mojego ja. I teraz zobaczcie sobie, jakie rozwiązanie proponuje sen. Bardzo proste. Zauważ, czy w ogóle punkt wyjścia jest faktem, czy jest mylny. Czyli postrzeganie nie jest zewnętrzne, co zrobić, żeby z tego wyjść, tyle w ogóle się patrzeć, czy ja naprawdę jestem tam, gdzie mi się wydaje, że jestem. Czyli jak ktoś przychodzi, powiedzmy, do mnie i mówi, wiesz, ja bym chciał wejść na szczyt góry, to moje pytanie nie jest, okej, no to zrób to, kup sobie bilet na kolejkę, albo idź tą i tą drogą, tylko pytanie w zen jest, czy ty jesteś na 100% pewny, że już nie siedzisz na szczycie? Rozumiecie? Zupełnie inaczej. Bo jak wpadniemy na to, co sugeruje nam umysł przez swoją prędkość i przez kulturalną narrację, to cały czas patrzymy się na tak zwane rozwiązanie. Ale być może w ogóle nie ma problemu. Einstein kiedyś powiedział coś bardzo fajnego. Mówi sobie, jak masz godzinę czasu i problem, to dedykuj 55 minut na popatrzenie się w problem, a 5 minut na szukanie rozwiązania. A my robimy na nie na odwrót. My patrzymy się cały czas za rozwiązaniem, wychodząc z założenia, że naprawdę mamy problem. W historii. Historyczny Shakyamuni Buddha, który cały czas był niezadowolony i zastanawiał się tak w swojej kulturze hinduskiej, jak to jest z tym faktem, żeby się na nowo nie narodzić, żeby wyjść z tego całego cierpienia, żeby to ja jakoś zniweliczyć, czy zniwelować, czy rozwiązać, czy coś takiego. Siedział tam parę dni, te słynne 8 dni i jego tak zwane przebudzenie nazwał bardzo fajnymi słowami, bo powiedział, to co zauważyłem jest nie ma ani ja, ani dla mnie, ani mojego, czyli co się urodzi, co ma umrzeć. Czyli problem nie był, jak to zrobić, żeby, tylko on się kapnął, że to w ogóle nie gra w ten sposób. Że problem jest sztuczny. Dzięki temu wyproszono go z Indii, że tak powiem, ponieważ w hinduskiej kulturze to jest naturalnie bardzo ważne, że tam coś w nas istnieje, atman, z tyłu coś duszy, który znowu się może narodzić na nowo, ponosząc konsekwencje dotychczasowych czynności. A wielu ludzi do dzisiaj się nie dziwi, dlaczego w Indiach nie ma buddyzmu na przykład. A nie ma go, chociaż on był hindusem, powiedzmy, Shakyamuni Buddha. To jest tak samo, dlaczego w żydostwie nie ma chrześcijaństwa na przykład, ponieważ pewnego rodzaju inne postrzeganie myślenia danej religii poprzez inne osoby było dyplomatycznie mówiąc bardzo niemile widziane poprzez tych, które osoby, które to tam postrzegały. Dlatego na przykład Buddha w wielu religiach hinduskich jest postrzegany jako reinkarnacja Boga Wisznu, ale tak zwana mylna reinkarnacja, żeby wszyscy widzieli, na czym polega błąd. Także to jest, ponieważ przez to im się sypnęła cały kit socjalny, że tak powiem, zauważając, że tego problemu, jaki oni mają, w ogóle nie ma. Ponieważ jest błędne wyjście z błędnego założenia, że nasz podmiot jest czymś. Teraz zobaczcie coś ciekawego. W języku polskim mówimy o podmiocie, czyli o czymś ważnym, jakiejś jednostce. W innych językach jest subject, subiekt, subiekto i tak dalej. Co ciekawego, słowo podmiot lub subiekt jest pod czymś, a nie nadmiot. Jest superjekt, suprajekt, tylko subiekt, czyli podporządkowany, a nie nadporządkowany. Także myśmy sobie to lekko przekręcili, uważając, że czymś jesteśmy. A słowo podmiot mówi, że my akurat na odwrót. My podlegamy pod coś, a nie jesteśmy czymś, pod co inne rzeczy podlegają. Idealnie na odwrót, także sobie to przekręciliśmy, nam jest niby wygodnie, wydaje nam się, że czymś jesteśmy, ale to takie jest dosyć płytkie i niezbyt mocne w tym zbudowaniu, dlatego cały czas cierpimy. A więc powracając jeszcze raz do cierpienia,
Jeżeli punktem ogniskowym cierpienia jest poczucie ograniczenia i poczucie odrębności i poczucie niestałości, to co by było, gdyby to wszystko było wynikiem cały czas powielającej się myśleniowo i uczuciowo próbie utrzymania jakiejś identyfikacji. Ja jestem dwukropek tym, tym, tym i tym i tym. Czyli ja jestem zawsze tym, co mi się wydaje, że jestem. Ja jestem tym, w co wierzę, że jestem. Ale to muszę cały czas myśleć i robić. To zostało zauważone. Czyli tak zwane przebudzenie polega na tym, co by było, gdybym tego nie robił. To jest tak samo, jakbyś spał i miał koszmar, to pytanie było, no co by było, jakbyś nie poszedł spać. Tak długo jak nie śpisz, nie ma koszmaru. I na tym to polega. Czyli tak zwane przebudzenie polega na tym, żeby przeżyć dosłownie, co, jak wygląda, w cudzysłowie, jak wygląda byt, jeżeli nie trzymamy się kurczowo pewnej identyfikacji. Ponieważ jakakolwiek myśl tworzy uczucie podmiotu i obiektu. Ona to tworzy, a nie oddaje. Czyli im bardziej myślimy, nawet bardzo religijnie, to cały czas tworzymy podmiot i obiekt. To jest bardzo obojętne, czy ja się czuję jako wielkim podmiotem, czy nazywam jakiekolwiek bóstwo podmiotem. Zabawa jest cały czas ta sama. Czy on jest większy, ja mniejszy, jestem większy, on jest mniejszy, to jest kwestia gustu i kwestia danej kultury. Ale sam fakt dualności się nie zmienia i sam fakt odrębności też się nie zmienia. I sam fakt ograniczenia też nie. Dlatego słynne zdanie na przykład Jezusa z Nazaretu, ja i Ojciec jednym jesteśmy, było bardzo groźne, dlatego w Ewangelii przynajmniej pod tym zdaniem zawsze było to tak straszne, że Żydzi postanowili go zabić. Za to zdanie. Czyli ta jedność bytu, wyrażona teraz w języku żydowskim, jest groźna, także w summa summarum nawet w wielu tendencjach chrześcijańskich ograniczono do jedynie do Jego i Boga, ale nie dla nas. Nikt z nas nie mógłby po katolicku, protestancku, czy tam ortodoksyjnym chrześcijaństwie powiedzieć, ja i Bóg jesteśmy jedni. To nie. On tak, ale ja nie. Potem kilku mistyków powiedziało, ja też, no i się skończyło niedobrze dla nich. W każdym bądź razie kwestia odrębności zostaje być może nadal jako właściwym punktem cierpienia. I punktem dla wielu ilości różnych i przeróżnych działań, dzięki którym staramy się cokolwiek z tego przynajmniej troszeczkę przezwyciężyć. To znaczy się, czujecie, że jesteśmy zamknięci, czy że jesteśmy, po prostu jesteśmy tym, czym myślimy, że jesteśmy. Nagle jesteśmy w pewnym miejscu, które nam się podoba, i troszeczkę jesteśmy bardziej rozluźnieni i zaczynamy czuć przestrzeń. I mówimy, o, to mi się podoba. Spotykasz osoby, które tak zwane lubisz, czyli jesteś mniej w pozycji takiej wojskowej, broniącej się ja i moje, i nagle czujesz się lepiej. Czyli być może, przepraszam, faktem ciekawym jest, że lubimy przestrzeń. Ale wydaje nam się, że ta przestrzeń to jest coś, co jest i coś, co można poczuć, a ja jestem w tej przestrzeni jako coś. Nie, że ja jestem przestrzenią. Nie mamy zwykle doświadczenia, że cała świadomość jest jedną wielką przestrzenią. Nazywamy to świadomością i znowu wydaje się nam, że to jest coś. Ale po prostu, że istnieje przestrzeń, czy jest przestrzeń i ona jest jakimś, nazwijmy to jakimś stanem. Ale to już jest wszystko tylko próba nazwania, także nie czepiajmy się tego. Ale coś w nas kocha się w tym, a mniej w tym. I teraz w zależności od tego, gdzie jesteśmy lub z kim jesteśmy, możemy przeżyć nagle i większą przestrzeń.
Na przykład wielu z nas, jeżeli się zakochuje, nagle, z minuty na minutę może przeżyć większą przestrzeń. Wtedy nam się wydaje, wow, świetne. I wydaje nam się, że ta druga osoba coś nam dała. I wtedy czepiamy się znowu jej, albo ona nas, no i przestrzeń znika z biegiem czasu. Samo przeżycie przestrzeni jest ciekawe, ponieważ jest to moment, w którym nagle jesteśmy bardzo obecni i bronimy się. Nie ma identyfikacji konkretnej z czymś. W tym momencie jest. I ten jest jest open end. On może być jeszcze większy, jeszcze dalszy, niż to często znamy, tylko myśmy sobie znowu kulturowo powiedzieli, ok, w zakochaniu jest fajnie, może jeszcze z tym miejscem stanie i tak dalej. Mamy kilka takich momentów w życiu, które uważamy, że powinniśmy je przeżyć, bo są świetne, a cała reszta to jest czekanie na traumę. Żeby znowu się powtórzyło, żeby znowu było, w zależności od, no wiesz, ja już się nie zakocham, ale wam życzę wszystkiego dobrego i coś takiego. Tak jakby, rozumiecie, jakby ta przestrzeń była już, wiesz, ja też z moim ojcem cię kochałam kiedyś, jak to ty mówiłeś, no ale jakoś nam to znikło. No i, rozumiecie, to są fajne gadania, tylko że wychodzi założenie, że mało mamy wiedzy na ten temat, co się tam naprawdę dzieje. Nam się cały czas wydaje, że ktoś nam coś daje, coś nam robią, albo nam nie robią. Ale często w pewnych okolicznościach po prostu jesteśmy bardziej obecni, ponieważ one być może podświadomie nam coś przypominają i nie bronimy się, nagle otwiera się to, w cudzysłowie. A więc, biorąc to pod uwagę, znowu cierpienie, czyli im bardziej cierpimy, tym bardziej potrzebujemy czegoś, co to cierpienie zakończy, ponieważ my się w tym dosłownie dusimy. Im węższe to moje ja, im ciaśniejsza moja tożsamość, tym gorzej się w tym czuję. Rozumiecie? Nie ma możliwości. Im ciaśniejsza tożsamość, tym bardziej samotny jestem. A samotność polega na czymś bardzo ciekawym. Samotność polega na fenomenie, że ty zostajesz tylko i wyłącznie z uczuciem i myślą ja jestem, ja jestem, ja jestem. Rozumiecie? Gdyby nie było tego momentu ja jestem, albo ich nie ma, gdyby nie było tego nazywania odrębności, albo oddzielenia się, albo akcentuacji ja jestem, nie cierpielibyśmy w samotności. Ale samotność jest fenomenem czucia się odrębnym, dzięki powtarzaniu w esencji samotności ja jestem, a nikt mnie nie widzi. Ja jestem, a nikt mnie nie kocha. Ja jestem, a nikt mnie nie odwiedza. Rozumiecie? To jest utrzymanie odrębności i zakładania, że ja wszystkim zwisam. To jest ciekawy fenomen. Dlatego ten fenomen tej odrębności i ten fenomen tego strasznie silnego cierpienia dzięki tej odrębności może być zwykle i jest często silnym bodźcem dla tego ćwiczenia. I teraz ten moment, który prowadzi nas do tego ćwiczenia, ja nazywam tęsknotą. Czyli i teraz to jest ciekawy fenomen znowu, bo nam się wydaje, jak mówię, jak ja tęsknię, to znowu, a ja tęsknię za moją babcią, no bo się jej zmarło. No. To jest fajne, to też można nazwać tęsknotą, ale to jeszcze nie jest esencja tęsknoty. Jest tak, to są początki znowu jeszcze na tym takim wyobrażeniowym momencie, że tęsknimy właściwie za tym uczuciem, które ja miałem, jak byłem u babci, bo było fajnie, jak ona mi coś gotowała, albo mnie przytulała, albo coś takiego. A jak popatrzysz dosłownie, to tęsknisz znowu za pewnym uczuciem, które ty przeżywałeś w obecności babci, ale nie tak naprawdę za babcią. Bo gdyby babcia tego nie robiła, to byś za nią nie tęsknił. Rozumiecie, to jest ciekawy fenomen. My nie tęsknimy tak naprawdę za kimś. My tęsknimy za tym, co my czujemy, jeżeli ta osoba jest, a nie za tą osobą. Bo gdybyśmy tego nie czuli, to byśmy za wieloma osobami po prostu nie tęsknili. Czyli nam chodzi cały czas o pewnego rodzaju doznania i uczucia w nas. A te osoby, to czy ich tak bardzo potrzebujemy, no to jest zupełnie inna historia. Także tu jesteśmy cały czas właśnie dzięki tej odrębności i tej tożsamości nadal bardzo, bardzo egoistyczni. 99,9% naszych aktywnych i pasywnych czynności są czysto egoistyczne.
Co nie jest tragedią, tylko po prostu tak jest, bo wszystko się kręci tylko według podoba mi się, nie podoba mi się. I przynajmniej byłoby dobrze, gdybyśmy w końcu przestali się czarować, że jest inaczej. W każdym bądź razie, jeżeli tak jest, to ta tęsknota wydaje nam się, że jest to tęsknota podmiotu odrębnego za czymś, co mu daje przeżycie czegoś większego. Większej przestrzeni. To jest pierwsza teoria. Ale wyobraźcie sobie, co by było, gdyby było zupełnie inaczej. Co by było, gdyby ta odrębność nie była faktem, tylko takim stanem psychosomatycznym, nazwijmy, dzięki utrzymywaniu kurczowo tożsamości. Czyli my cały czas robimy tak, żeby się wydawało, że jest odrębność. Ponieważ jeżeli naprawdę, jako fakt, istnieje jedność lub jedna wielka przestrzeń rzeczywistości, to nie ma odrębności. Albo jedno, albo drugie. Nie ma szans, bo wtedy nie ma jedności. Nie ma szans, bo wtedy nie ma bezgraniczności, nie ma w tym sensie. Rozumiecie? Albo jedno, albo drugie. Czyli to nawet religijne narracje są bardzo trudne w tym momencie, bo jeżeli naprawdę istnieje Bóg, to ja nie mogę być nie jednym z Nim, bo wtedy On by był ograniczony przeze mnie. Wcale nie jest takie proste i teologicznie specjalnie chłopcy tam próbują to rozwiązać od paru stuleci, jakoś im się nie udaje. Różne gimnastyki są intelektualne, ale tak naprawdę to wcale nie jest takie proste do rozwiązania, bo to nie klei się razem, te dwie teorie. Albo, albo. I teraz weźmy założenia dla naszego ćwiczenia, że być może nasze cierpienie jest spowodowane błędnym myśleniem, a nie rzeczywistością. Czyli, że odrębność jest spowodowana naszymi założeniami, a nie dokładniejszym postrzeganiem rzeczywistości. Gdyby tak było, to tęsknota właściwie nie jest tęsknota moja do czegoś, tylko to jest właściwie znak jedności, gdy ją gubimy. Rozumiecie, to jest coś innego. Tęsknota to jest uczucie, które się powiększa w zależności od kurczowego trzymania się tożsamości. A nie, że ja jestem sobie, jaki jestem, odrębny i potem tęsknię lub nie. Ponieważ ta tęsknota rośnie w zależności od siły utrzymania tożsamości, wielu z nas robi dużo rzeczy, żeby jej nie czuć. Po prostu zagłuszamy wiele rzeczy. Zawsze to robiliśmy. Dzisiaj być może jest to prościej zrobić, ponieważ możemy za względnie małe pieniądze, 24 godziny na dobę, się zagłuszyć czymkolwiek. To jest prościej. Mamy setki filmów. Rozumiesz, kiedyś to było trudniej. Byłeś przynajmniej częściej skonfrontowany z rzeczywistością, nawet z twoją samotnością. I co wtedy? Trzeba było przynajmniej troszeczkę się w to wgłębić. Dzisiaj możesz przy lekkim uczuciu, które ci się nie podoba, zaraz coś zrobić. Komórka, smartfon, internet, telewizja, nie jest jeden program, są setki, tak? Na internecie masz. Możesz zaraz czymś się zalać, czyli wyprodukować inne uczucia lub utożsamić się z jakąś figurą jakiegoś filmu. I to robimy. Pomijając już klasyki jak alkohol, jakieś inne substancje, to cały czas było i cały czas też to jeszcze do tego. Czyli my oglądamy coś, pijemy do tego, jemy, czyli cały czas jest to tłamszenie uczucia tęsknoty być może, tak, za innym stanem obecności, za innym przeżywaniem rzeczywistości niż ten w stanie odrębności. I tu jest jakiego rodzaju tragedia. Dlatego potem czujemy się zestresowani często, bo stres jest próbą szukania przyjemnego, stabilnego, trwałego uczucia, nie podważając faktu odrębności, czyli nie podważając faktu tworzenia i utrzymywania tożsamości. A to jest abstrakcja. Rozumiecie? Nie mamy szans. Dlatego wcześniej czy później jesteśmy po prostu wykończeni. I się wykańczamy cały czas.
Być może kiedyś ludzie w tym sensie naczelaniu się wykańczali w inny sposób, ponieważ musieli dużo pracować i walczyć o czyste przeżycie. Ale to nie był stres, to była czysta walka o czyste przeżycie. Pracowali dużo i ciężko. My nie musimy pracować dużo i ciężko, ale zalewamy się straszną ilością różnych rzeczy, żeby czuć mniej. Lub żeby czuć coś przyjemnego, a ponieważ musimy to robić coraz szybciej i coraz więcej, to jest, to się nazywa stres, rozumiecie? Więc to jest coś innego, to jest inna jakość bytu. Nie poprzez dużo pracy, tylko po prostu walczymy o utrzymanie cały czas przyjemnych uczuć przy strasznie silnym utrzymaniu uczucia odrębności. A to jest strasznie trudne, cholernie męczące. Czyli tak zwane rozwiązanie w postawie sasen jest bardzo, bardzo proste, ale strasznie radykalne. Zostaw to wszystko. Zostaw tożsamość, zostaw po prostu to wszystko. I to jest proste do zostawienia, ponieważ to wszystko tworzysz cały czas. I na tym to tylko, to nie polega na tym, że ja muszę przezwyciężyć dualność. Nie, kochanie, nie lubię jej w ogóle, a nie przezwyciężam. Rozumiesz, ty nie musisz gasić ognia, który cały czas zapalasz. Nie profiluj się jako strażak, jak z drugą ręką podpalasz cały czas. Rozumiecie, to jest kompletnie bez sensu. Zasen nie polega na tym, że tu jesteś ochotniczą strażą pożarną i teraz robisz jakieś tam świetne gaszenie różnych pożarów, naturalnie innych też, bo trzeba pomagać innym, bo współczucie to jest takie ważne, teraz ja wam wszystkich pogaszę też. Tylko przestań cały czas, kurwa, podpalać drugą ręką to samo, nie widząc tego. Dlatego zasen nie polega na gaszeniu, tylko na niepodpalaniu. Rozumiecie, to jest wielka sztuka zauważenia, na czym polega problem. Problem nie polega na tym, że czego rozwiązać, tylko być może w ogóle nie czego tworzyć. Ale my cały czas się chwalimy, że rozwiązujemy problemy. Znaczy, mam wiele firm doradczych, które cały czas rozwiązują problemy, w większości których nie ma, albo które oni kreują. Rozumiecie, to jest ważna sytuacja. Dlatego sasen jest postawą obecności, nim wpadniesz na tą ideę, że istnieje odrębność. A nie przezwyciężanie odrębności, które cały czas robisz, myśląc, że trzeba coś zrobić. Rozumiecie? To jest strasznie trudne, bo to jest tak, jak istota naszej tożsamości, czy istota cierpienia jest tworzenie tożsamości, tak istota sasen jest nietworzenie tożsamości. Ona spotyka się w tym samym momencie. Jak zaczniesz później, to jest za późno. To jest kwestia sekundy i spieprzyłeś ćwiczenie. Rozumiecie, co mówię? Zasen nie polega na tym, żeby było inaczej, żeby coś przezwyciężyć, żeby się przezwyciężyć, żeby dojść do czegoś. Nie. Po prostu to wszystko już jest wymyślone. To już jest koncepcja twojej tożsamości o rzeczywistości i ty w tej rzeczywistości znowu jesteś tą koncepcją. Czyli zasen jest obecnością, czy znacie to słynne zdanie, duch początkujący, czy jak się mówi, ta książka Suzuki po polsku. Umysł początkującego. Umysł początkującego. To nie jest umysł człowieka, który przyszedł pierwszy raz na sesji. To jest umysł, który jest na początku, czyli on jeszcze nie zaczął tworzyć tożsamość. Rozumiecie? To jest ten umysł, a nie umysł kogoś, co nie ma pojęcia o czymś. I ten umysł początkującego jest tą postawą sasen. I to dotyczy każdego z nas, obojętnie czy ten ktoś jest dzisiaj pierwszy raz, czy nazywa się nauczycielem, czy mistrzem zen. Tak naprawdę to nie istnieje. Ponieważ albo teraz, albo nigdy. To jest cały czas świeże i żywe, a nie, bo ja jestem mistrzem i teraz mogę odpuścić coś. To jest kompletna głupota. To jest cały czas na żywo, cały czas premiera, cały czas na 100% tylko teraz. I w tej pozycji musimy ćwiczyć. To znaczy to ćwiczenie jest ucieleśnieniem czystej obecności, nim wpadniemy na jakiś głupi pomysł. Raz to doświadczyć, a potem sobie możemy myśleć o czym chcemy, tylko być może przy tym doświadczeniu pełni rzeczywistości nie przez okulary odrębności, z tym związanych sugestii psychosomatycznych,
Być może będzie nam troszkę lżej z tym wszystkim. A tak jesteśmy zmuszeni, jesteśmy skazani brać to wszystko na 100% na serio, bo nam się nie możemy rozróżnić między filmem a rzeczywistością. Nie mamy szans. Bo cały czas tylko jesteśmy w tym filmie i nam się wydaje, że duchowość to jest jakąś nam dróżką, żeby na tym filmie był jakiś happy end na końcu. Ale tak nie jest. Rozwiązaniem tego tak zwanego problemu jest zobaczenie, że tak naprawdę go nie ma, że ten film jest tylko filmem, że myśl jest myślą, a uczucie jest uczuciem. Nie więcej, nie mniej. To nie znaczy, że moja tożsamość jest głupia, zła, niedobra. Nie, ona jest jaka jest, ale ona jest wymyślona. Rozumiecie, to jest całe ja. Dlatego już Shakyamuni w tych swoich pierwszych trzech, powiedzmy takich głównych przykazania mówi, że najważniejszą rzeczą jest wiedza, jak jest, bo bez tego nie ulokujesz ćwiczenia. Jak wyjdziesz z założenia, że twoja odrębność i twoja tożsamość jest prawdziwa, to sobie możesz ćwiczyć do stanu śmierci. Nie ma szans. Bo już ćwiczysz cały czas w tej iluzji, że trzeba coś zmienić. Trzeba coś rozwiązać. I dlatego cała ta klasyczna, powiedzmy, że można nazwać to duchowość, taka jak sen, opiera się na bardzo neurologicznym punkcie rzeczywistości. Opiera się identycznie na tym punkcie, gdzie tworzy się cały uniwersum. Gdzie tworzy się cały świat, ponieważ on się tworzy poprzez jedną myśl. I to jest fenomen. Dlatego też Eckhart kiedyś będzie mówił, Bóg jako Bóg, Stwórca, mnie nie zadowala. Ale jest moment, gdzie ja jestem w cudzysłowie ponad nimi wszystkimi. I jak ja coś chcę, to wtedy ja to tworzę. Ponieważ w momencie czystej obecności doświadcza, że twoja myśl tworzy pewnego rodzaju rzeczywistość. Ona to tworzy. Nie, że to jest. Nam się wydaje cały czas, że to wszystko po prostu jest, ale to się tworzy w naszej koncepcji w tym sensie. Dlatego zobaczcie i usytuujcie sen w punkcie neurologicznym, neurologicznym waszej rzeczywistości. Czyli tu nie chodzi, ja siedzę, ale jeszcze myślę, ale w końcu muszę coś zrobić, żeby nie myśleć. Nie. Ty siedzisz i siedzisz tak silnie i tak obecnie, jesteś przy tym, jesteś tą silną, siedzącą obecnością. I będąc silną, siedzącą obecnością, nie jesteś w stanie w tym samym momencie myśleć o babci i o ciotce. Rozumiesz? Albo, albo. Czyli decydujesz się na silną obecność. I to jest sasen. Tam nie chodzi o dobrze, o źle, o podoba mi się, lubię, nie lubię, obserwuję coś, czekam na coś i tak dalej. Nic z tego. Po prostu jesteś czystym faktem. Ucieleśniasz czysty fakt bycia teraz, a to jest siedzenie lub chodzenie, że tak powiem. I koniec. I w każdym momencie, jak się kapniesz, że znowu myślisz, troszeczkę się przebudziłeś już w tym momencie i znowu siedzisz. Dlatego to siedzenie jako takie jest takie ważne. Znaczy ważne w tym sensie, że to jest tym faktem. Dlatego nie jest obojętne, jak siedzisz. Czy tak. Bo wtedy cię już nie ma przy tym. Ty musisz być tym czystym urzeczywistnieniem tego momentu, a nie czekaniem na coś, co już sobie wymyśliłeś, że powinno się zdarzyć albo zmienić. Rozumiesz, to już jest za późno. To już znowu robimy z ćwiczenia duchowego jakieś tam urzeczywistnienie naszych scenariuszy. Ale to nie jest wideoklip naszych scenariuszy. To jest przed tym wszystkim. Ta świeżość tego jest przed tym. A potem zaczyna się nasz sposób organizacji, który bez innego doświadczenia rzeczywistości staje się nagle jedyną rzeczą, którą się wydaje, że jesteśmy i że istnieje. I potem tego musimy się kurczowo trzymać, bo nie mamy nic innego, nie mamy innych doświadczeń. I wydaje nam się, że tylko tak może być. I dlatego potem widzicie, że jeżeli naszym jedynym doświadczeniem przestrzeni czy przyjemności jest, że ktoś mnie kocha, no to ja cały czas kogoś szukam. Bo nie mogę sobie wyobrazić, że mam dojście do tej przestrzeni inaczej niż poprzez zachowanie się pewnych osób. Dlatego cały czas będziemy się szantażować potem w codzienności, jeżeli nie mamy innych dojść do rzeczywistości. Dlaczego ty jesteś taki, a nie inny, a mógłbyś się uśmiechnąć, albo mógłbyś skończyć, bo powinnyś, bo ja czekałem na ciebie i myślałem, że dzisiaj będzie, a jest inaczej i znowu, i rozumiecie?
bo cały czas nas rzeczywistość nie pomaga czuć, co byśmy tak bardzo chcieli, a wydaje nam się, że innych możliwości do tego nie mamy. Mamy. I to jest, tu na tym całym polega ta zabawa zwana zazębrze, tak powiem. I to jest bardzo, bardzo, powiedzmy to, wyrafinowane ćwiczenie, ponieważ ono polega na, nazwijmy to, bardzo dokładne postrzeganie rzeczywistości. Rozumiecie, to nie jest wiara w coś, tylko ono opiera się na bardzo długiej kontemplacji rzeczywistości, jak funkcjonuje nasza tożsamość. I na tym się to opiera. I być może popularność dzen dzisiaj w pewnym sensie, czy tych technik, to nie jest tylko dzen, tylko podobnych, nadal jest dosyć poważana ze względu na to, że wbrew wielu różnym innym technikom, akurat wiele dzisiejszych tak zwanych badań naukowych przynajmniej popiera coś podobnego. Nietrwałość tożsamości, proces tożsamości. Także to wszystko jest bardziej kruche, że kwestia odrębności to wisi w powietrzu, tak? Że nasze to, co zaczynamy i badać, i doświadczać w tak zwanej rzeczywistości, czy to mikroskopijnej, czy kosmicznej, jest inaczej, niż nam się jeszcze 100 lat temu wydawało. Czyli zobaczcie sobie, zaryzykujcie to sasen w tym sensie. Nie róbcie z tego jakiejś historii, jakiejś narracji, nie róbcie z tego nowej marchewki, którą chcecie zdobyć, tylko kochajcie ten moment, który już jest. Bo tylko on tak naprawdę jest. I zaryzykuj bycie tylko tym momentem, ofiarując, czy nie zaczynając żadnej alternatywy, która by wydawała się lepsza do tego, co jest. Rozumiecie, to już jest odjazd. Zostań dłużej na początku wszystkiego, aż się kapniesz, jaką jakość ma ten początek i że ten początek cały czas jest. Że myśmy nigdy od niego nie odeszli, że nie ma tak naprawdę nic innego jak to i że być może wtedy nasza codzienność może dzięki temu doświadczeniu nabrać trochę lżejszego smaku. A nie musi być, bo jak nie, bo mi nie dałeś, bo potrzebuję, a chciałem, a tu i tak dalej, i tak dalej. Wtedy zaczyna być bardzo nieprzyjemnie, jeżeli nie mamy właśnie tego typu doświadczenia. Tak więc w tym sensie ulokujcie sobie to ćwiczenie, w tym sensie postawcie sobie sasen i nie łudźcie się, nie kantujcie się samych. Bo to nie jest coś, co wam ktoś może dać. Żaden mistrz świata nie zrobi tego za ciebie. Nie ma szans. Możemy się tam pewnie, bo jest ktoś bardziej obecny i tak dalej, to może troszeczkę pomóc. Tak, fajnie, ale nikt naprawdę nie zrobi ani jednego oddechu za ciebie. I nie czekajcie, nie patrzcie się znowu tak, jak patrzyliśmy się jako dzieci na mamusie i tatusia, albo na babcie, albo na kogoś, potem na kochanków i kochanki, a teraz na jakichś nauczycieli duchowych albo coś takiego. Nie projektujcie tego. To wszystko jest w nas, my tym jesteśmy. Żeby zrobić jeden, jedyny oddech, nie potrzebujesz do tego żadnego nauczyciela. Ty tylko to możesz zrobić. Nikt za ciebie nie zje, nikt za ciebie nie poczuje sytości. Kompletna abstrakcja. Tu i w tym momencie, w tym ćwiczeniu jesteśmy w pełni odpowiedzialni za każdy oddech i tylko w tej odpowiedzialności możemy ćwiczyć. I tak na serio, biorąc pełną odpowiedzialność za ten fakt tego bytu w tym momencie. Ale on jest cały czas i nie odsuwajcie go, nie czekajcie, nie mówcie, no to jeszcze dzisiaj, nie, ale jutro rano zacznę na serio. Rozumiecie? To zawsze jest. Nie przesuwaj tego, nie myśl, że to zależy od tego, czy ja dzisiaj lepiej pośpię, czy nie, czy mi się chce, czy mi się nie chce. To cały czas jest. Także nie ma wymówek. Jest. Pytanie jest, czy ty w końcu też jesteś, czy znowu uciekłeś w koncepcję, myśląc, że powinno być inaczej, albo że jesteś tylko małą częścią tej rzeczywistości, a tak naprawdę jesteśmy wszystkimi.